są naprawdę kosmici. Pytanie, skąd się wzięli? Pytanie jest więcej. Po pokazaniu ciała przedstawicieli obcej inteligencji w meksykańskim parlamencie teraz wzięli się za nie specjaliści, no i twierdzą, że to niby autentyki. Więc to miały być żywe istoty o budowie humanoidalnej. Jedna z nich mogła być w ciąży. Zobaczmy. Przybysze z innego świata, coraz lepiej znani. Meksykańscy naukowcy dowiedli, że skamieliny nieznanych dotąd obcych istot mają jednorodny szkielet. Czaszka nieodzownie połączona jest z szyją. Nie ma dowodów na jakiekolwiek jej dołączenie, jak wcześniej przypuszczano. W ubiegłym tygodniu w meksykańskim parlamencie pokazano dwa zmumifikowane ciała, mające należeć do istot pozaziemskich sprzed około 1000 lat. Obie skamieliny wydobyto w peruwiańskiej kopalni. Mumie nie przypominają żadnej ze znanych dotąd istot żyjących na Ziemi. Ufolodzy nie mają wątpliwości, że to dowód na istnienie kosmitów. Najnowsze odkrycie paradoksalnie stawia jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. Trzeba więc kolejnych badań, by w pełni zaufać nauce. Uczucie miłości.